karnych, gdzie widzimy, że w obrębie pola karnego na jeden kontakt przyspieszenie gry przez Xaviego teraz tym zagraniem. No i drugie Fabregasa, bardzo trudne technicznie do wykonania, bo widzimy, że nad głową Navarro, ale też między 16 a 5 metrem to wszystko się odbyło. Na praktycznie przestrzeni 10 metrów zagrać taką piłkę, gdzie jeszcze Xavi do niej dojdzie i ją wykończy, to jest...